Druga część moich odpowiedzi na Wasze komentarze i posty zamieszczane pod moimi filmami. Zapraszam. Kolejny film, który również ma wiele komentarzy, dotyczy alkoholizmu jako choroby. Łukasz pyta. Mam pytanie, jak piję 2-3 razy w miesiącu, a piję w tym czasie dużo ponad 10 piw i czasem jakieś whisky, to jestem uzależniony? Po tym nie odczuwam więcej potrzeby picia. Łukasz, nie znam osoby, która przez internet jest w stanie postawić Tobie diagnozę, zwłaszcza na podstawie jednego komentarza, jednego wpisu. Natomiast jeśli zadajesz takie pytanie, to znaczy, że coś Ciebie niepokoi w Twoim piciu, a więc zrób coś z tym. Żeby stwierdzić uzależnienie, potrzebne jest występowanie przynajmniej 3 z 6 objawów uzależnienia, o czym nagrałem jeden z filmów. Jeśli nie masz tych 3 objawów, to nie jesteś osobą uzależnioną. Możesz pić w sposób szkodliwy, możesz pić w sposób problemowy, towarzyski. Natomiast dawka, którą pijesz jednorazowo, jest naprawdę duża. Powtórzę, jeśli zadajesz to pytanie, to znaczy, że niepokoi Ciebie Twój styl picia. Porozmawiaj z jakimś specjalistą. Może potrzebujesz pomocy. Marcin pyta, a właściwie pisze. Wszystkie używki to niewolnictwo. Na początku dla zabawy, a potem już, bo inaczej nie potrafię funkcjonować. Żaden alkoholik czy narkoman nie przyzna się do swojej bezsilności. Jest to diabelskie niewolnictwo. Najlepszą terapią jest Jezus Chrystus, niezawodny lekarz i terapeuta. Sam, zanim poznałem osobiście Jezusa, byłem alkoholikiem, złodziejem, narkomanem. Marcin, zgadzam się. Wszelkie używki to niewolnictwo. Być może na początku jest to dla zabawy, ale potem jest niezbędne do funkcjonowania. Rozwija się uzależnienie zarówno, można powiedzieć, w kategoriach chemicznych, jak i psychologicznych. Piszesz o bezsilności. Tak. Żaden alkoholik czy narkoman nie przyzna się do swojej bezsilności. Natomiast zwróć uwagę na to, że w ruchach wspólnotowych AA bezsilność, uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu jest pierwszym krokiem. Czy najlepszą terapią jest Jezus Chrystus? Nie wypowiem się na ten temat. Jeśli dla Ciebie motywacją może być Bóg, niech będzie. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś więcej, niech szuka czegoś innego. Każdy z nas potrzebuje źródła wsparcia i motywacji do tego, żeby trzeźwieć. Marek napisał, ja piję jedno piwo dziennie przed snem, już się nie upijam. No, czyli pijesz codziennie właściwie. Nie wiem, mam się ucieszyć? Czy to jest duży wyczyn? Ile piłeś wcześniej? Smisol napisał, dlaczego muszę przechodzić przez wszystkie 12 kroków? Jestem wystraszony, nie rozumiem kilku kroków, kilku stopni. Powiem w ten sposób, grupa AA jest grupą wsparcia, nie jest grupą terapeutyczną. Natomiast przez lata swojego istnienia wypracowała 12 tradycji, 12 kroków, które sprawdzają się w życiu. Pokonanie pierwszego z nich jest wstępem do drugiego kroku. I to jest taka droga pod górkę. Nie da się ominąć i wskoczyć od razu na 12 krok. Pod jednym z filmów rozwinęła się dyskusja dotycząca m.in. tego, co tak naprawdę pomaga w terapii. Tordar napisał, najskuteczniejszą terapią jest modlitwa, dlatego wychodzą z nałogu tylko ci, którzy się o to modlą, prosząc Boga o pomoc. Reszta albo nie wychodzi, albo szybko wraca do nawyków. Nikt bez wsparcia nie da rady. Zgadzam się z Tobą, Tordar, że nikt bez wsparcia nie da rady. Natomiast czy zawsze to jest jedyną drogą jest tylko modlitwa? Nie chcę dyskutować na temat wiary. Uważam, że najważniejsza jest motywacja. Najważniejsze jest znalezienie źródła wsparcia właśnie.
Jeśli dla kogoś wsparciem jest Bóg, modlitwa, dlaczego nie? Natomiast tak naprawdę moim zdaniem nikt i nic nie zastąpi terapii. Chociaż znam też pojedyncze osoby, które wyszły z uzależnienia, utrzymują stale abstynencję bez żadnej terapii, tylko i wyłącznie opierając się na Bogu, na religii. Jednak jest to bardzo niewielki odsetek. W kolejnym wpisie Tordar pisze podobnie do tego, co ja mówię. A więc nie można opierać się tylko na Bogu, trzeba robić to, co się da. Warto jednak zasugerować, że gdyby te osoby wierzyły w pomoc z nieba, to by ją również otrzymały. To kosztuje tylko modlitwę, a nie pieniądze. Myślę, że odpowiedź moja jest taka sama. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy. I to nasza prywatna, osobista sprawa, że tym wsparciem będzie właśnie mój Bóg, moja motywacja, moi najbliżsi. Ważne, żeby to działało. A modlitwa nie zastąpi terapii uzależnienia. Chociaż z drugiej strony modlitwa ma znaczenie, chociażby modlitwa pogody ducha, jednak przede wszystkim w grupach wsparcia. Grupy AA, DDA, Al-Anon nie są grupami terapeutycznymi, są grupami wsparcia. Kolejny film, pod którym jest komentarz, dotyczył głodu alkoholowego. Lobo Delamaru napisał: słabo cię słuchać, kolego. Cieszy mnie cel tego filmu, ale jak się nagrywa w klasie na słabym sprzęcie, tak to już jest. Wiem, do tej pory część moich filmów miała bardzo słaby dźwięk. Mam nadzieję, że teraz dostrzegacie różnicę. Ozzy napisał również kolejny komentarz. Witam, mam problem. Jestem alkoholikiem, mam kochającą żonę i dzieci. Obejrzałem Pana dwa filmiki i stwierdziłem, że orientuje się Pan w sytuacji. Ja i Pan wie, co alkoholik, brzydzę się tego słowa, czuję. Ja z doświadczenia Pan z tego, co uczą. Moje próby walczenia z tym nałogiem są nieudane. Jeśli by Pan znalazł chwilę, żeby udzielić mi parę podpowiedzi, to bym był wdzięczny. Prosiłbym Cię o prywatny kontakt. Pozdrawiam. Ozzy, jeśli Ty masz problem i chcesz porozmawiać, to po Twojej stronie jest pierwszy krok. Nie podaję tutaj swojego adresu GG, bo nie korzystam z komunikatora. Natomiast na stronie mojej możesz znaleźć mój numer telefonu i możesz wysłać maila. Natomiast w Twoim wpisie niepokoi mnie jeszcze jedna rzecz. Piszesz: ja i Pan wie, co alkoholik, brzydzę się tego słowa. Być może to jest ta pierwsza bariera przed terapią, bo przyznać się, że jesteś alkoholikiem, kiedy brzydzisz się tym kimś, tym słowem, jest cholernie trudno. Ale też to pierwszy krok. Być może tu również w grę wchodzą różnego typu schematy, stereotypy, przez które patrzymy na osoby uzależnione. Pomyśl o tym. Pod kolejnym z filmów Grzegorz napisał: a może leczenie alkoholizmu powinno odbywać się za pomocą leków baklofen, a nie psychoterapii? Grzesiek, myślę, że nie. Jeżeli uzależnienie jest chorobą zarówno na poziomie chemicznym, zmian w mózgu, ale również na poziomie zachowań i psychologicznych mechanizmów uzależnienia, to leki mogą być pomocne w radzeniu sobie z problemem pod kątem chemicznym. Natomiast leki nie zastąpią psychoterapii. Nie będą w stanie pomóc w pracy z psychologicznymi mechanizmami uzależnienia.